Dzień dobry YouTube, jak ktoś ogląda oczywiście ze streamka, jak zawsze się witamy. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że jestem w tym momencie, wydaje mi się, w połowie ogrywania moda do Dark Soulsów 3, Dark Souls 3 Archfronts. Wiadomo, dużo coveruje Dark Soulsów u mnie na kanale. W ogóle czat z YouTube'a, jak chcecie, to się przywitajcie. Switcha, sorry, przywitajcie YouTube'a. I na pewno jesteście zaciekawieni, jaka jest moja opinia na temat tego moda. I powiem wam tak. Ona jest dobra i niedobra naraz i was tak trochę zaciekawię. I po pierwsze, mod robi niesamowite wrażenie. Wygląda przepięknie graficznie. To są zrecyklowane stare lokacje z trochę zmienioną kolejnością, lekko sedytowane. Jest zmieniony pathing, jest zupełnie inna progresja. Jest to w ogóle zrobione w formule progresji z Demon's Soulsów, czyli mamy 5 monolitów, do których powoli sobie wchodzimy i każdy ma tam kilka ognisk. I wiadomo, że jest to o wiele mniejsze niż ogólny świat Dark Soulsów, ale wygląda to naprawdę niesamowicie. I tym elementem, który mi się osobiście najbardziej spodobał, to jest bardzo wysoki poziom trudności, bo poziom trudności jest naprawdę wyśrubowany. Tylko że ten poziom trudności jest wyśrubowany w taki sposób, że tam jest kilka takich elementów, ja bym powiedział trochę tanich, na zasadzie na przykład przeciwników nawalających AOE na całą planszę, dosłownie trochę tak jak w Eldenie. Jest dużo przeciwników z Eldenem, jest dużo przeciwników z Sekiro, jest dużo przeciwników z innych Dark Soulsów zrecyklowanych. Jeszcze nie widziałem nic z DS-ów 1, oby pojawiło się coś z DS-ów 1. Nie, sorry, Golem. Przypominał trochę Golema z DS 1. Miał bardzo podobny moveset, ale no, na przykład są takie momenty, gdzie pierwszy musisz uniknąć AOE na ziemi, który robi Golem. W międzyczasie chcesz go depsować, ale nie możesz depsować, bo on tworzy spadające w ciebie gwiazdki, prawda, które też musisz wydodżować, więc tych openerów jest mało i przejawia się to problematycznie w taki sposób, że nie mamy tej możliwości, słuchajcie, walczenia z przeciwnikiem tak jeden do jeden, tak jakbyśmy faktycznie chcieli. Mnie to trochę irytuje i zawsze wiecie, że preferuję ten system z Bloodborne'a, gdzie wchodzimy w boss albo system z Sekiro i faktycznie walczymy z bossem jak równy z równym, a tutaj mamy tak trochę bardziej eldenowo. Nie mówię, że jest źle, jest po prostu trochę inaczej niż ja bym oczekiwał, ale no też nie chcę, wiecie, negatywnie się wypowiadać na temat moda, bo mod jest naprawdę zrobiony genialnie. I nie ma tutaj co mówić, nie ma co tutaj narzekać, bo ja gram w niego z ogromną przyjemnością. I dzisiaj, nawet jak myślę o tym, że będę w niego grał, to jestem giga zadowolony z tego, że to będzie kolejny stream, na którym sobie będę mógł popykać w tego moda. I teraz słuchajcie tego, co mamy dalej? Ten wysoki poziom trudności i całkowicie zmieniona progresja przejawia się tym, że nawet doświadczony gracz w Dark Soulsy może się poczuć jak totalny bambik, ponieważ bossy mają ogromną ilość HP, zadaje się bardzo mało obrażeń, nie masz pojęcia jak bossowie wyglądają, bossowie mają bardzo mocno zmienne drugie fazy, ale bardziej naturalnie niż w Lies of P, bo wiecie, że w Lies of P ja trochę skrytykowałem ten element, że poziom trudności jest wytworzony w trochę sztuczny sposób, gdzie mamy dwóch bossów zlepionego w jednego i to jest dwóch zupełnie innych bossów, prawda? No i co dalej? To tak, powiedzieliśmy o lokacjach, jest przepiękna muzyka, są giga fajni bossowie, ale ci bossowie są, no niestety, ja to porównałem trochę do moda do modowania Gothica. I bardzo często jak turbofani zaczynają modować grę, to modują ją w taki sposób, jak oni by turbo dobrze znali grę. No i to się rozumie samo przez siebie, no bo są gigafanami, dlatego zaczynają tą grę modować. Ale przejawia się to tym, że gra jest trochę przerysowana w niektórych aspektach. I dokładnie tak wyglądało to tutaj. Tutaj chcieli to przerysować w bossach. Te bossy mają, moim zdaniem, za bardzo wyśrubowany poziom trudności. I to nie jest tak, że narzekam, że jest ciężko, bo w miarę w progresji, bez żadnego problemu, każdy gracz raczej będzie w stanie ich zrobić. Ale te bossy są po prostu bardzo długie. Stają się w pewnym momencie monotonne. I bossy mają też bardzo dużo mechanik, w których trochę próbują ciebie punishować, ciebie karać za to, że wchodzisz w jeden z openerów, który jest w miarę dobrym openerem, ale finalnie okazuje się, że nie do końca jest openerem. Więc wygląda to w taki sposób i jeżeli chcielibyście się zapytać, gdzie można dorwać tego moda, no to mod jest darmowy, wchodzicie na Nexus Mocy, pobieracie go, ma 1 mega, dosłownie wrzucacie pliki do głównego folderu z grą i to jest wszystko. Włączacie Dark Soulsy, one wtedy same automatycznie w launcherze się subdate'ują i to jest wszystko. Finalnej opinii o modzie wam takiej nie podam, no ale też to nie będę recenzował moda, też już nie będziemy próbować tutaj z chuja mąki telepać. Więc jak ja miałbym go ocenić, no nie będziemy go punktowo ocenić, no bo to jest mod, prawda? Ale edycja lokacji genialna,
aspekt graficzny genialny, recycling lokacji, ich zmiana też zrobiona w bardzo fajny sposób. Mod ma pomysł na siebie, bo bardzo mocno próbuje recyklować rzeczy z Sekiro, z Dark Soulsów, z Bloodborne'a, z Demon Soulsów i to jest bardzo, bardzo mocno na plus, bo walcząc z tymi bossami, walcząc z tymi przeciwnikami, mamy takie przeświadczenie, że tych przeciwników mniej więcej znamy, ale no teoretycznie nie do końca, prawda? To jest to, jest giga fajna muzyka. Uważam, że z dźwiękami jest coś nie tak. Jest kilka takich trochę dziwnie brzęczących dźwięków dodanych. Może to jest gdzieś coś po mojej stronie, ale to jest naprawdę tyci taki minusik. Ogólnie uważam, że mod jest trochę za ciężki, ale no ja lubię pól, ja lubię cierpieć, więc mi to nie przeszkadza, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że mniej wprawionego Dark Soulsowego gracza, który mimo wszystko będzie fanem Dark Soulsów, będzie to mogło trochę odrzucić, będzie to mogło trochę zirytować, więc jest za bardzo przerysowany ten mod. Pamiętajmy, że to jest jeszcze demo, więc tutaj dużo rzeczy może się zmienić i pamiętajmy, że no jestem też osobą, która raczej mocno rushuje tą grę i na pewno można w tych bossów w jakiś lepszy sposób zoptymalizować, by robić ich szybciej, efektywniej albo po prostu lepiej i bezpieczniej, prawda? Wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Pamiętajcie, żeby wbijać na streamy. Wszystkie wideosy z tego moda będziecie mieć już dostępne na YouTubie. No i co? No i to tak naprawdę tyle. Trzymajcie się łokieto. Słuchajcie, nie było mnie tydzień, wracamy na pełnej esie. Naprawdę będą non-stop kilkugodzinne streamy multum kanału. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału tego, kanału archiwum, na który wlatują gry w plecaki, w Survival Chaosa, w Warcrafta z chłopakami, inne jakieś roguelike'i, kanał klipy. Jesteśmy też dostępni na TikToku już nawet teraz, tam też macie jakieś przerzuty, ludokuizy, pytania, krótsze wypowiedzi. No i też zaglądajcie do zakładki klipy, ona się nazywa Reelsy, rolki na YouTubie, bo to jest zupełnie inny algorytm i tam też będziecie w stanie trochę zrecyklowanego kontentu bez żadnego problemu obejrzeć. Więc co, ja idę zagrywać się w moda dalej, trzymajcie się, do zobaczenia widzowie i tyle, na S się.